Dzień dobry, Miłosz Lewiński. Dzisiaj porozmawiamy o grach, a także o ich oznaczeniu. Czy treści dopasowane są do emocjonalnego rozwoju młodzieży? Moim Państwa gościem będzie Konrad Rawiński, PR Manager Wargaming. Konradzie, czy Wasze produkty są jakoś oznakowane? Tak, oczywiście. Podobnie jak większość gier komputerowych, jesteśmy zrzeszeni w systemie PEGI. Jest to europejski system klasyfikacji gier. Wszystkie gry nasze, czyli World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships mają oznaczenie 7+. Co to oznacza? Oznacza to, że potencjalnie, że generalnie rzecz biorąc rodzic ma możliwość w prosty i przejrzysty sposób sprawdzić, od jakiego wieku na przykład dana gra jest dostępna dla danego dziecka, czy no na jakim poziomie, powiedzmy, jeśli dziecko ma te 7 lat, w jakie gry może grać. Można to sprawdzić zarówno na pudełkach w grach komputerowych, które są w sklepach, jak również na stronie internetowej systemu PEGI. No my jako firma działająca na wszystkich kontynentach oczywiście jesteśmy uczestnikami różnych klasyfikacji na całym globie, czy to klasyfikacji amerykańskiej, Wielkiej Brytanii, czy w Australii, także generalnie rzecz biorąc uważamy, że oznaczenia wiekowe, jeśli chodzi o gry komputerowe, czy co te gry komputerowe zawierają, są bardzo istotne. Co powiesz mi na temat, ostatnio w Stanach pojawiła się taka fala dosyć popularna wśród młodzieży grającej, tak zwanego swattingu. Część ludzi po prostu nieradzących sobie z problemem w grze nasyłała służby na swoich kolegów, z którymi grali. Czy uważasz, że coś takiego ma rację bytu na przykład w Europie? Bo jednak jesteśmy trochę bardziej konserwatywnym społeczeństwem niż Amerykanie. No myślę, że będzie to ciężkie. Przede wszystkim dlatego, że nie mamy jednostek SWAT, tak, na tej zasadzie w Europie. A mówiąc poważnie, nie spotkałem się z czymś takim, jeśli chodzi o rynek europejski czy rynek polski, tak, na tej zasadzie. Także nie miało nic takiego miejsca. Oczywiście czasem gracze zachowują się wbrew regułom gier na tej zasadzie, czy jak im nie idzie, to starają się w jakiś sposób uprzykrzać życie innym graczom, czy to za pomocą czatu głosowego, tekstowego, czy też jakichś zachowań, team killi i tak dalej. Natomiast do tego, żeby się przed tym bronić, na przykład w przypadku naszych gier mamy bardzo sprawny, dobrze działający system raportowania, że każde działanie, które no jest, powiedzmy, nie fair w grze komputerowej, można zgłosić do naszych moderatorów i wtedy oni decydują, jakie, powiedzmy, sankcje wyciągnąć od takiego gracza, który się źle zachowuje. Czy to będzie jakiś, najczęściej są to czasowe bany, wcześniej ostrzeżenia. Czyli generalnie wy macie kontrolę nad tym, jak ci gracze się zachowują i jak, że tak powiem, te restrykcje wyciągnąć. Też już macie pewien, no, że tak powiem, zapas doświadczeń. Mamy system, który działa, tak, ale w tak olbrzymiej masie, powiedzmy, graczy, tak, no, w gry z serii The World of gra 100 kilkadziesiąt milionów graczy na całym globie, tak, także są to dane olbrzymie, wchodzą w to, czy różne strefy czasowe, czy różne przyzwyczajenia też kulturowe, tak, w tej zasadzie, które też trzeba respektować. Natomiast no, raczej nie mogę powiedzieć, że mamy na tym jakby jakąś super kontrolę, natomiast staramy się dokładać wszelkich starań, ażeby to ta rozgrywka była jakby przyjemna dla osób grających i zazwyczaj to się udaje. A jak nas widzą na tle Europy? Bo jednak panuje przeświadczenie, że Polacy to są jednak tacy bardzo agresywni, dokuczliwi w grach. No, jak ty i wasza firma z perspektywy no, dosyć długiego czasu oceniacie polskich graczy? Myślę, że nasi gracze są przede wszystkim bardzo ambitni i z tego to się bierze, że są również bardzo aktywni, czyli ci generalnie osoby grające w Polsce po prostu bardzo mocno angażują się w to, co robią, w zabawę, komentują później na forach, dają jakby jakieś feedbacki czy deweloperom, jeśli chodzi o rozwój gry, no starają się być mocno częścią tego, co robią, stąd się bierze między innymi to, że są oni zauważani. Generalnie nie ma jakby jakiegoś takiego mega dużego problemu, tak, że nasi gracze są postrzegani jako jacyś chuligani, czy generalnie osoby nieprzyjemne. Nie, no tutaj raczej jesteśmy, z tego co ja obserwuję, jesteśmy postrzegani pozytywnie i na pewno ambitnie, tak? No to ma to, że są to gracze bardzo ambitni, którzy chcą
dbają o jakby rozwój gry i dbają o to, żeby tworzyć sobie jakąś społeczność. No, co się przekłada chociażby to, że dużo firm na całym świecie, w tym i nasza, powiedzmy, tworzymy duże imprezy dla graczy, tak? Właśnie dlatego, bo wiemy, że polska społeczność jest bardzo aktywna i bardzo przywiązana do gier. Odpowiedz mi, bo ostatnio od jakiegoś czasu pojawiają się komunikaty dosyć często prasowe, że jednak coraz więcej jest przemocy wśród młodocianych i tutaj, jak większość psychologów tłumaczy, jest to spowodowane tym, że jednak te oznaczenia nie są adekwatne do wieku i rozwoju emocjonalnego tych ludzi. Czy uważasz, że taka osoba w wieku 7 lat jest już w stanie na tyle rozgraniczyć zabawę od tego, co się dzieje na ekranie? Wydaje mi się, że tak. Przede wszystkim nie zgodzę się z tezą, że one są nieadekwatnie oznaczone, tak? To po prostu wynika z tego, że przeważnie rodzice nie zwracają uwagi na te oznaczenia. Co bardzo ciekawe, w grach komputerowych są te oznaczenia i moim zdaniem one funkcjonują dobrze, jeśli, dajmy na to, i dziecko, i rodzic, tak? Są jakby ich świadomi. Nie ma takich oznaczeń w filmach czy w książkach, tak? A też moim zdaniem powinny być, bo dają jakby jasno pokazują, od jakiego wieku dana gra jest. Także generalnie rzecz biorąc, problemem jest to, że trzeba ludzi edukować cały czas i jakby tłumaczyć te oznaczenia, co one tak naprawdę oznaczają. To, że na pudełku jest napisane, że gra jest że ma 7 na pudełku, to nie znaczy, że kosztuje 7 zł, tylko że jest od 7 roku życia, tak? Czy dokładnie. Z tyłu pudełka jest jakby dalsze oznaczenie, co gra może zawierać, czy jakieś elementy przemocy, strachu i tak dalej. To wszystko jest dobrze wyjaśnione. Kwestia, żeby z tego korzystać. Wspomniałeś o imprezach masowych. Mm-hmm. Z tego co wiem, już mieliście kilkukrotnie w Warszawie chociażby swoje finały. Czy planujecie w tym roku? Tak, planujemy w tym roku. Będą one trzeci raz z rzędu w Warszawie. Będą one na samym początku kwietnia tego roku. Będą to Mistrzostwa Świata World of Tanks, czyli naszej czołowej jakby gry, w którą gra 150 milionów graczy na całym świecie. 12 najlepszych drużyn z różnych części globu przyjeżdża do Warszawy na Torwar i 8-9 kwietnia będą się odbywały na Torwarze zawody, które wyłonią przyszłych mistrzów globu na ten sezon w World of Tanks. Impreza jest w pełni darmowa, przewidujemy dużo atrakcji dla odwiedzających. Poprzednie dwie edycje bardzo fajnie się przyjęły w Warszawie, także serdecznie zapraszam. Myślę, że się po prostu będziemy razem wszyscy bardzo dobrze bawić. Moim i Państwa gościem był Konrad Rawiński, Wargaming.net.